Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich im. Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi Bożego serca. Posłuchaj dziś tych słów. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Apostoł Paweł, pisząc do kościoła w Koryncie, zachęcał ich do posługiwania się darami Ducha Świętego w ich życiu. No, jeśli Koryntianie, i to każdy z nich, jak czytamy, mogli być używani we wszystkich 9 darach Ducha Świętego, to i każdy członek Kościoła dziś może być w nich użytym. No, jak wiemy, Koryntianie, z listu apostoła Pawła wiemy, że nie byli zbytnio duchowi, oni byli raczej cieleśni i tu w wielu aspektach ich życia. No, co mogę uczynić, aby być bardziej używanym w przejawach działania darów Ducha Świętego, w swojej mądrości, w swojej poznania i w darze rozróżnienia duchów, w darze proroctwa, darze innych języków i tłumaczenia innych języków, a w darze szczególnej wiary, darach uzdrawiania, w końcu w darze czynienia cudów. No po pierwsze, pragnij darów duchowych. Pragnij. Jezus powiedział, kto pragnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Nie rzeka, rzeki. Wiele przejawów działania Ducha Świętego. I wiemy, że to mówił o Duchu Świętym, który miał być dany. Wtedy jeszcze Duch Święty nie był dany, bo Jezus nie był uwielbiony. No po drugie, proś o bycie użytym. Bo kto prosi, ten otrzymuje. Z drugiej strony Biblia mówi, nie macie, bo nie prosicie. No po trzecie, poddawaj się Bogu. Jak czytamy, bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są dziećmi Bożymi. Jeśli jesteś ochrzczony Duchem Świętym, z dowodem mówienia innymi językami, to już wszedłeś do domu Ducha, do domu wszystkich przejawów Jego działania. Dziś módl się innymi językami jak najczęściej. Czyń to, co apostoł Paweł, mówiąc, dziękuję bowiem Bogu, że ja mówię językami, to jest w moim osobistym życiu więcej niż wy wszyscy, a twój potencjał do bycia użytym we wszystkich 9 darach Ducha Świętego będzie wzrastał w tobie. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.